Dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkie osoby, które dzisiaj z chęcią bądź zainteresowaniem pojawiły się, a będą się pojawiać na naszym spotkaniu. Mam nadzieję, że mnie w miarę dobrze słychać i w miarę dobrze widać. Bym prosiła o to, żebyście tą informację potwierdzili, bo byłoby to nam na pewno bardzo przydatne w trakcie tego, co się będzie za chwilkę działo. Także chwilkę poczekam jeszcze. Czekam na Wasze potwierdzenie i za chwileczkę będziemy też zaczynać. Dobrze, widać i słychać, więc zaczniemy sobie powoli. Mam nadzieję, że w międzyczasie będą jeszcze zainteresowane osoby do nas dołączały i będą nas słuchać. Ja może dla przypomnienia tych osób, które dzisiaj są pierwszy raz, to przedstawię się, żebyście wiedzieli, kim ja jestem, żebyście wiedzieli ewentualnie, o kim kiedyś chcecie gdzieś tam coś powiedzieć. Nazywam się Izabela Świat-Borowczyk, jestem nauczycielem. Jestem wykładowcą, jestem fizjoterapeutą. Pracuję też we własnym takim dosyć małym gabinecie. No i w tym gabinecie uskuteczniam sobie między innymi pracę na powięzi i w tym praca na tkankach głębokich. I prowadzę już od kilku dobrych lat szkolenia. Współpracuję właśnie z Fizjoakademią od niedawna oraz Akademią manualni.com. Wszelkie jakieś informacje, które będziecie zainteresowani, to jeszcze pod koniec kursu przekażę odnośnie ewentualnie chęci uczestnictwa w jakimś szkoleniu i zdobycia trochę więcej wiedzy bądź posłuchania jeszcze jakiegoś doświadczenia, z którym mogę się z Wami podzielić, to z chęcią taką informację później pod koniec też będę przekazywała. Pod koniec będzie też możliwość zadawania pytań, jeżeli będziecie chcieli jakieś pytanie zadać i będziecie chcieli usłyszeć moją odpowiedź, to z chęcią na to pytanie odpowiem. Ja generalnie bardzo lubię pytania, więc jest to też dla mnie forma zawsze gimnastyki i doskonalenia własnego umysłu. Moi drodzy, ostatnio rozmawialiśmy na temat takiego wprowadzenia do masażu tkanek głębokich i troszeczkę próbowałam Was zabrać w tą podróż z powięzią. Dzisiaj niejako będzie troszeczkę kontynuacja tego, ale troszeczkę od innej strony. Wymyśliłam sobie taki temat dzisiejszego naszego spotkania w ten piękny grudniowy wieczór pod tytułem Moje ciało jako narzędzie pracy w MTG. Wydaje się to takie czasami banalne i trywialne, ale kochani, my nasze ciało w wielu przypadkach eksploatujemy źle, zarówno fizycznie, psychicznie, w różnych aspektach życia nie do końca używamy naszego ciała w sposób prawidłowy. Co się za tym kryje i co się za tym, jak gdyby, co się z tym wiąże, to są różnego rodzaju problemy, które pojawiają się u nas jako terapeutów, ale nie tylko terapeutów, każdego człowieka, który każdego dnia podejmuje różnego rodzaju działalność. I chodzi o to, żeby każdego dnia, jeżeli pracujemy, używamy naszego ciała, to należy tego ciała zawsze używać w taki sposób, aby ono było wykorzystywane w sposób rozsądny, zdrowy, bezpieczny i taki, aby mógł nasz organizm służyć nam przez wiele lat naszego życia i funkcjonowania. Mówię tutaj o tak zwanej ergonomii, czyli należy zawsze pracować tak, aby jak najmniejsze obciążenia były na naszych stawach, na naszych więzadłach, na naszych mięśniach i również na naszej powięzi. I to jest ogólnie rzecz biorąc dosyć prosty temat, ale z jednej strony też wydaje się być nie do końca aż tak prosty, ponieważ mimo to, że wiemy, jesteśmy fizjoterapeutami i o pewnych rzeczach słyszeliśmy, to wielokrotnie powtarzamy pewne błędy. Te błędy
o ile jesteśmy piękni i młodzi, to one no, przez pewien czas uchodzą nam bezkarnie. Ale jeżeli już jesteśmy w wieku, nazwijmy to, dojrzałym, to po pewnym czasie te błędy zaczynają się kumulować, no i mamy wielką wygraną. Pojawiają się dolegliwości. I tutaj stąd ten temat dzisiejszy. Chciałabym, żebyśmy sobie troszeczkę porozważali właśnie o tym, jak, w jaki sposób należy pracować, szczególnie w takiej technice, jaką jest masaż tkanek głębokich, aby nasze ciało się jak najmniej męczyło, a jednocześnie, żeby było jak najbardziej wydajne, żeby to, co będziemy robili, potrafiliśmy robić na odpowiednim poziomie. Przypomnę definicję, przepraszam Was, kilka. Mam nadzieję, że słychać mnie. Dajcie znać, bo ja mam takie słuchawki dziwaczne i nie wiem, czy wszystko jest ok. Chyba wszystko w porządku. Dobra, to moi drodzy, zgodnie z definicją, którą Art Riggs ułożył, o której mówiłam na ostatnim webinarze, mamy tak, że żeby zrozumieć pracę w masażu tkanek głębokich, musimy pracować na warstwach. I to już omawiałam w poprzednim webinarze, natomiast dalsza część jak gdyby tej definicji brzmi, że praca, którą wykonuje terapeuta, powinna być pracą jak najbardziej ergonomiczną i nie wymagającą zbyt dużego wysiłku fizycznego od terapeuty i siły. Bo też błędnie jest pojmowany masaż tkanek głębokich, że jest to masaż bardzo mocny, gdzie terapeuta używa bardzo dużej siły i to jest błędne założenie. My pracujemy na warstwach i pracujemy z taką siłą, która umożliwi nam wejście w odpowiednią warstwę i rozluźnienie tej warstwy, a dalej możemy sobie w tej warstwie pracować, nie zmieniając w żaden sposób siły, tylko pracując dokładnie cały czas z taką samą, jaką sobie zainicjowaliśmy pracę. I moi drodzy, idąc za tym, musimy pamiętać, że w masażu tkanek głębokich mamy kilka możliwości. To znaczy, nasze ciało możemy wykorzystać w kilka sposobów. Zgodnie z tym, co w metodyce przedstawia nam masaż tkanek głębokich, mamy kilka narzędzi pracy. Mogę to przenieść troszeczkę tak, jak to jest w masażu klasycznym, czyli mamy dłoń, mamy opuszki palców, mamy krawędź dłoni, czy przyśrodkową, czy boczną, mamy możliwość użycia pięści. I tak samo podobnie jest w masażu tkanek głębokich. Wszystkie narzędzia, które będziemy tu stosować, są narzędziami, które na co dzień każdy z Was nosi ze sobą. Pierwszym najbardziej takim elementarnym narzędziem naszej pracy, które używamy w masażu tkanek głębokich, to są opuszki palców. I najczęściej są to opuszki palca drugiego i trzeciego, czyli tych dwóch palców. I tutaj, moi drodzy, już może pojawić się pierwszy taki mały problem. Ano, dlaczego? Dlatego, że masaż tkanek głębokich, to co już powiedzieliśmy, wymaga, uwaga, uwaga, nie po komputerze teraz, wymaga troszeczkę umiejętności i wprawy. Natomiast my jako ludzie też borykamy się z różnymi dolegliwościami i różnymi problemami. I często będzie tak, że niektóre narzędzia dla niektórych osób, które przyjdą na kurs, które będą chciały pracować tą techniką, okaże się, że jest bardzo męczące i czasami może być też kontuzjogenne. Dlaczego? Każdy z Was ma
różną elastyczność więzadeł, mięśni i różny zakres ruchomości w stawach. I praca opuszkami palców będzie wymagała od nas tego, że na tych dwóch palcach będziecie opierać ciężar i teraz osoby, które mają hipermobilność, na przykład w palcach, będą bardzo często wykonywały taki element, czyli no ten przeprost, bo te palce nie będą takie stabilne. Oczywiście są do tego, są różne metody ułatwiania sobie pracy, żeby te palce nie były tak mocno obciążane, ale trzeba o tym pamiętać, że taka sytuacja będzie miała miejsce. Drugie narzędzie pracy jest już bardziej komfortowe, bardziej wygodne, bardziej przydatne do obszarów większych. Natomiast wrócę jeszcze do opuszków palców. Opuszki palców są dobrym narzędziem, ale w takich miejscach, kiedy potrzebujemy bardzo precyzyjnego działania. Kiedy chcecie wejść w jakąś szczelinę, kiedy chcecie wejść w jakąś przegrodę międzymięśniową, bądź kiedy chcecie pracować na krawędzi jakiegoś więzadła bądź ścięgna i chodzi nam o bardzo precyzyjne jak gdyby odgraniczenie danej struktury od pozostałych. Więc paluszki, opuszki palców będą takim narzędziem bardzo precyzyjnej pracy, ale jednocześnie trzeba też pamiętać, że pod względem tego, że każdy z nas ma troszeczkę tą fizjonomię inną, może nastręczać troszeczkę problemów. Drugie narzędzie, to już co zaczęłam mówić, jest narzędziem, które pozwala nam wejść w troszeczkę większe obszary i to są paliczki środkowe, znów palca drugiego i trzeciego. Oczywiście, żeby to było też jasne, pozostałe palce może nie uczestniczą bezpośrednio w kontakcie z naszym ciałem, ale one będą stabilizowały pozostałe palce, na które przypada siła i kontakt z ciałem naszego pacjenta. Więc jak gdyby pamiętamy, że będą to te dwa paluszki, które będą pracowały w pełnym kontakcie. To narzędzie pracy jest bardzo, bardzo, bardzo fajne, natomiast też będziemy się spotykali z różnego rodzaju, dolegliwościami, ale zobaczycie sami też na własnym przykładzie, w trakcie szkolenia, a potem też może w trakcie pracy, co się dzieje z naszym prywatnym organizmem. Czyli jeżeli z moim organizmem się coś dzieje, to oznacza też to, że w organizmie mojego pacjenta również będą zachodziły pewne zmiany. I tutaj mamy taką bardzo charakterystyczną rzecz, gdzie zauważacie, jak następuje proces odwadniania tkanek, na których będziecie pracowali. Często właśnie tutaj na kosteczkach, którymi nie pracujemy, my pracujemy tą powierzchnią nieco większą, ale bardzo często jednak tutaj jak gdyby większa siła przychodzi na tą część naszej dłoni, naszych paliczków. Będziecie widzieli charakterystyczne zmiany związane z odwodnieniem. I to też przy okazji bardzo ważna rzecz jest, żebyście zawsze, kiedy będziecie pracowali technikami powięziowymi, kiedy będziecie pracowali techniką masażu tkanek głębokich, zawsze musimy nawadniać nasze ciało, my jako terapeuci, ale także taką sugestię należy przekazać naszemu pacjentowi, bo on nie ma takiej świadomości. Większość ludzi bardzo często ma duże problemy z piciem i mówię oczywiście o wodzie, że często odkładają, nie mają potrzeby, nie mają pragnienia. Natomiast woda jest bardzo istotnym elementem naszego organizmu i należy tą wodę bardzo regularnie sobie gdzieś tam popijać, żeby te tkanki były właściwie uwodnione. Nasza tkanka jest też bardzo istotna, więc my musimy o nią również doskonale zadbać, żeby i skóra, ale również elementy chrzęstne, takie jak dyski międzykręgowe czy powierzchnie chrząstek stawowych, były we właściwy sposób nawodnione w trakcie terapii oraz po terapii, więc też zwracamy naszym pacjentom na to uwagę. I moi drodzy, ja przedstawiam tylko i wyłącznie dwa narzędzia w tej chwili i skupiliśmy się na konkretnych miejscach, tylko to nie jest tak, że ja pracuję tylko i wyłącznie tymi strukturami. W pracy uczestniczy całe moje ciało i
ułożenie mojego ciała jest bardzo istotne i że ja ustawię się w sposób optymalny dla mnie, to będę też optymalnie mogła wykonać wszystkie działania, które chciałabym u swojego pacjenta wykonać. A tym samym też nie będę obciążała niepotrzebnie swoich stawów, swoich mięśni i swojej powięzi. Więc to też jest bardzo istotne. Trzecim narzędziem w masażu tkanek głębokich, który używamy i który na szkoleniach też zawsze jest przedstawiane i ćwiczymy, to są paliczki bliższe, czyli tak zwana potocznie nazywana piąstka. Tą piąstką naprawdę już się bardzo komfortowo pracuje. Nie ma tutaj sytuacji, że gdzieś tam widzimy ten stan odwodnienia, tak jak to było w poprzednim narzędziu. Nie ma też sytuacji takiej, że jest problem z mobilnością, hipermobilnością gdzieś w stawie. Raczej jest to bardzo wygodne narzędzie pracy, które daje nam dużą już możliwość. Ja tak prywatnie nazywam to żelazkiem, dlatego że bardzo często mam takie wrażenie, że dokładnie tak jak przyjeżdżam żelazkiem po materiale, który prasuję, tak samo moją pięścią przyjeżdżam po skórze mojego pacjenta. Jest to dosyć przyjemne w odczuciach dla pacjenta, wbrew pozorom, co zazwyczaj się mówi, że to takie bolesne, ale jest to bardzo, bardzo przyjemna technika, przyjemne narzędzie pracy. Ważną rzeczą jest, żebyśmy tylko nauczyli się prawidłowo tej pięści używać. To znaczy, nie zaciskam w taki sposób, ponieważ kiedy przykładam siłę, to wyłamuję sobie kciuk i to jest złe. Kciuk zawsze ma być wolny, nie jest po prostu w żaden sposób ograniczony i kciuk nadaje w tym przypadku kierunek jak gdyby przesuwalności tkanek. Czy ja pracuję w dół, czy ja pracuję w górę, to zawsze kciuk jest tym elementem, który pokazuje nam kierunek. Ważną rzeczą, i być może dla niektórych z Was będzie to śmieszne, co teraz powiem, ale przy wszystkich tych narzędziach, które stosujemy w MTG, bardzo ważną rzeczą jest przygotowanie nasze i naszego ciała do pracy. To znaczy, chodzi o to, że jeżeli będę miała za długie paznokcie, w pracy, to będę mogła poranić pacjenta i będę mogła poranić też sama siebie. I to jest dosyć ważne, żeby o tym pamiętać. Jeżeli będziemy pracowali opuszkami palców, to często opierając się w tkankę mojego pacjenta, to jest pacjent, to jestem ja, opierając się i wchodząc w tą tkankę, to pacjent, jeżeli będę miała za długie paznokcie, to mi powie, że go drapie. Jeżeli zacisnę pięść, a będę miała długie paznokcie, bądź jeżeli są kobiety, żeby się na mnie tutaj nie obrażały, hybrydy, bądź jakieś tipsy, bądź jakieś inne elementy, które nakładacie na paznokcie, to bardzo często no sami później, czy same później będziecie miały problem, bo będziecie miały odgniecione te paznokcie. Więc dbamy o swoje ciało i przewidujemy to, że możemy pacjenta, bądź samych siebie również gdzieś tam skaleczyć bądź zranić. Kolejnym narzędziem, który mamy w naszym asortymencie, jeżeli chodzi o masaż tkanek głębokich, to jest przedramię. Bardzo fajne już narzędzie, bardzo komfortowe, dające możliwość pracy na większych obszarach. Bo te narzędzia, które teraz przed chwilą wymieniłam, to mogą być bardzo też obszary delikatne, bardzo małe, na przykład mogę sobie popracować tutaj na mosie, mogę popracować na stawie skroniowo-żuchwowym i na mięśniach, gdzie mogę sobie po prostu paluszkiem czy dwoma paluszkami popracować w odpowiedni sposób na danej strukturze. Pięścią może tutaj nie, ale pięść, jak już powiedziałam, jest narzędziem, które możecie już na większych grupach stosować. Jest przyjemne w odczuciu dla pacjenta, ale dla nas, dla terapeutów, najwygodniejszym, najprawdopodobniej narzędziem, przynajmniej w większości terapeutów, z którymi gdzieś tam rozmawiam, to w pracy zazwyczaj przedramię jest takim bardzo komfortowym narzędziem. Przedramię, czyli struktura, która zaczyna się w okolicy łokcia, aż po praktycznie samą dłoń. My dłoni nie wykorzystujemy. Wykorzystujemy najczęściej
tą część naszego przedramienia, która jest zlokalizowana w okolicy wyrostka łokciowego. Tutaj czujemy też taką charakterystyczną kość, czyli kość łokciową, którą bardzo fajnie wczepiamy się w tkankę. I moi drodzy, bardzo istotna rzecz, jak my jako terapeuci możemy przeciążać swoje przedramię, bo bardzo często tak się nam będzie zdarzało. Ja na kursie zazwyczaj chodzę i klepię Was po rękach. To taka mała nagroda, żeby nikt nie traktował tego w formie kary. Chodzi o to, że jeżeli ja wczepiam się w tkankę mojego pacjenta i jadę z tym przedramieniem, to chodzi mi o to, żeby wszystkie moje też mięśnie były rozluźnione. Siła, która idzie w tym przypadku, nie pochodzi jak gdyby ze stawu barkowego, tylko pochodzi z mojego ciała. Ja się wręcz na ciele mojego pacjenta zawieszam w taki sposób, żeby on to oczywiście był w stanie przeżyć, przetrwać i żeby nie walczył ze sobą do końca terapii, tylko żebym mogła w należyty sposób wejść w tą odpowiednią warstwę tkankową, na której nam będzie zależało. I teraz, moi drodzy, jest sytuacja taka. Większość z Was ma taki odruch, że robi hop. Taką łyżeczkę. Jak się siłujemy na rękę, to też niektórzy wiedzą, że się tak robi taką łychę i wtedy łatwiej niektórych jest pokonać. Natomiast nie chodzi o pokonywanie kogoś, tylko chodzi o to, że jeżeli będziecie w ten sposób pracować, to tutaj mamy mięśnie, które bardzo często u osób, które pracują, masażystów, terapeutów, fizjoterapeutów, czy osoby, które pracują w jakikolwiek sposób inny rękoma, mają tą grupę mięśni przeciążaną i w ten sposób sami jesteśmy w stanie sobie bardzo szybko i skutecznie wyhodować tak zwany łokieć tenisisty. Więc też bardzo ważną rzeczą jest, żeby o to swoje ciało we właściwy sposób zadbać. Czyli kiedy będziemy się uczyć, kiedy będę pracować, to mam świadomość tego i muszę pilnować siebie, mojego ciała w tym, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, kiedy ja przeciążam swój organizm i kiedy ten organizm jest zmuszany do kompensacji, bo to jest kompensacja, bo wydaje mi się, że tak mogę mocniej. Absolutnie nie. Ja nie muszę mocniej, ja mam tylko głębiej, ale muszę się w tej tkance we właściwy sposób osadzić, czyli tą częścią, którą tutaj mam blisko łokcia i teraz sobie mogę płynąć po tych tkankach mojego pacjenta, z którym sobie pracujemy. I ostatnie narzędzie, które wykorzystujemy w pracy na tkankach głębokich, to jest łokieć, wyrostek łokciowy. Każdy ten wyrostek łokciowy ma nieco inny. Jest to częściowo też podyktowane naszymi uwarunkowaniami genetycznymi. Są tacy, którzy mają takie żądło, a są tacy, co mają taki łokieć lekko stępiony. Natomiast nieważne jest, jaką genetyką my się tutaj posługujemy. Ważną rzeczą jest, że pracujemy dokładnie tą strukturą, którą jesteśmy w stanie wejść w tkanki dosyć głęboko. Łokieć jest już tym narzędziem, który potrafi głęboko wejść w tkanki i kiedy nie dajemy rady opuszkami palców czy paliczkami palców, to narzędzie sprawdza się idealnie. Tutaj też łokciem możecie pracować na punktach spustowych i robić jak gdyby terapię tych punktów również za pomocą łokcia. Oczywiście mogą pojawiać się pewne takie pytania, no ale jak to jest z czuciem? Bo my w trakcie pracy potrzebujemy też oczywiście odczucia z tkanek, bo to jest bardzo istotne, czy tkanka się rozluźniła, czy tkanka się nie rozluźniła. Dla mnie już w tej chwili na takim poziomie, na jakim ja jestem, nie muszę jak gdyby przykładać opuszki palców, żeby mieć dobre czucie. Potrafię też wyczuć pracując łokciem. Będziecie też potrafili wyczuwać, kiedy przyjeżdżacie jakąś maszyną, jakimś narzędziem, zmianę w tkance, że ona się po prostu zmienia. Natomiast na początku oczywiście można tymi opuszkami palców popracować, bo wtedy jest lepsze odczucie. Jeżeli chodzi o łokieć, to też taka
moja rada dla Was, że czasami zdarza się tak, że przychodzą pacjenci, patrzą, szczególnie mówię to do kobiet, zdarza się tak, że przychodzą panowie i patrzą się tak na nas i mówią, a, ale to pani to tak chyba tak delikatnie mnie potraktuje. No, nie, traktuję tak, jak należy potraktować, czyli z taką siłą, która mi zapewnia właściwą pracę. No i często jest tak, że niektórzy są zdziwieni, jak to jest, że potrafimy użyć rzekomo tak dużej siły. My nie używamy dużej siły, tylko robimy to technicznie i potrafimy dotrzeć w głąb tkanki. Jeżeli chodzi o pracę łokciem, to ważną też rzeczą jest, żeby zawsze pamiętać i we wszystkich wymienionych przeze mnie dzisiaj tutaj Wam technikach, narzędziach, musimy pamiętać o tym, że kąt natarcia danego narzędzia, z jakim będziecie pracować, jest bardzo istotny. Powinien on być zawarty między 30 a 45 stopniami, czyli nie prostopadle wbijam łokieć, tylko muszę się ustawić w taki sposób, żeby ten łokieć do tkanki, która tu gdzieś jest, była ustawiona pod właściwym kątem. Jeżeli będziecie pracować z kątem 90 stopni, jest to przede wszystkim dla Was większe obciążenie. Dwa, zwiększa też ryzyko tego, że użyjecie za dużej siły i doprowadzicie do uszkodzenia włókna mięśniowego. A to już będzie błąd w sztuce i tego byśmy po prostu sobie nie życzyli i nie chcielibyśmy w swojej pracy. Bo pacjent może wyjść obolały, ale nie może wyjść uszkodzony. Pacjent może wyjść z siniakami, ale nie może wyjść z uszkodzonym czy rozerwanym mięśniem, bo to jest niestety błędem w sztuce, więc to powtarzam. Moi drodzy, ważną rzeczą jest, nieważne którego narzędzia będziemy używać, zazwyczaj jest tak, że można używać wszystkich w zależności od potrzeby, w zależności od miejsca, na jakim będziemy pracować, na jakiej części ciała, z jakim pacjentem będziemy pracować. Każde z tych narzędzi, które dzisiaj wymieniłam, możemy użyć. I nasze ciało musi być do tego przygotowane. Nie możemy po prostu sobie tak robić od niechcenia pewnych rzeczy. Musimy też pacjentowi wytłumaczyć, co będziemy robić, żeby pacjent nie był zdziwiony, że nagle coś go zaczęło boleć i zaczyna nam się w trakcie naszej pracy ruszać. Więc też to jest bardzo istotne, żeby naszego pacjenta uświadomić, że w momencie, kiedy będziemy wykonywali różne działania, prosimy o to, żeby pacjent przez przypadek nie próbował Wam uciekać, wstawać z łóżka, zwiewać, tylko ma leżeć spokojnie i musi również przyjąć pewne zasady, a mianowicie takie, że próbuje się rozluźnić. To będzie jedna z najtrudniejszych rzeczy, ponieważ ciało pacjenta, zresztą tak samo jak i Wasze ciało i moje ciało, na ból reaguje zawsze reakcją obronną. To jest normalna, jak gdyby fizjologiczna zmiana, którą każdy z Was zaobserwuje we własnym ciele i trzeba uświadomić naszego pacjenta, jak ta praca będzie wyglądała. Damy też jeszcze dodatkowo tak przy okazji z takiej komunikacji, gdzie mówimy pacjentowi, bardzo proszę, żeby pan, pani mówiła o występujących dolegliwościach. Oceniamy też te dolegliwości, to znaczy, jeżeli pacjent mówi boli, to jest bardzo ogólne pojęcie, to musimy to pojęcie bardziej sprecyzować. Czyli proszę pacjenta, a czy potrafiłby pan w skali was, wy wiecie, bo jesteście fizjoterapeutami, ale pacjentowi zawsze tylko mówię, w skali od 0 do 10, potrafiłbyś, potrafiłabyś określić swój ból, gdzie 0 to nie boli nic, a 10 to jest maksymalny ból, jaki możemy odczuwać. Zazwyczaj jest tak, to tak już żartobliwie, że większość pacjentów mówi nie, to już jest 20, ale ogólnie rzecz biorąc przyjmujemy, jeżeli mówi 20, czyli to jest wiadomo ten ból maksymalny, który pacjent odczuwa w trakcie tego, co robimy. I ważną rzeczą jest, żeby ocenić te odczucie pacjenta, ustalić z nim pewne rzeczy. Ostatnio też próbowałam powiedzieć, czym się będzie charakteryzował ból naszego pacjenta
jak on będzie, jak powinien być odczuwany. Jako ból taki kujący, piekący, może być palący wręcz, podobne odczucia jak przy poparzeniu pokrzywą, ale może też mieć taki charakter rozlewający się. I często wasi pacjenci mogą na przykład mówić, że ojej, strasznie, strasznie boli. Pytamy, na ile? No mówi, no na 10, na 10. Trzymamy dane miejsce, nie zmniejszamy ucisku i nasz pacjent mówi, chyba trochę słabiej teraz pani popuściła albo się za mniej postarała. Nie, okazuje się, że ten ból powięziowy, który będzie się pojawiał, będzie właśnie charakteryzował się pewną zmiennością. On może być na przykład albo taki sam, albo może się wzmagać, albo może opadać. Więc to są też bardzo takie ważne rzeczy, żeby wiedzieć. I moi drodzy, jeżeli chodzi o moje ciało jako terapeuty, to musimy zawsze pamiętać o tym, że tak samo jak powięź będzie się sklejała i ulegała różnym przebudowom u mojego pacjenta, który uległ wypadkowi, który uległ, nie wiem, skopaniu, który uległ przeciążeniu, tak samo moje ciało będzie ulegało takim samym siłom i takim samym działaniom, jak w ciało mojego pacjenta. Stąd ważną rzeczą jest, żeby tą świadomość w pracy na tkankach głębokich mieć, że moje ciało, oprócz tego, że dzisiaj Wam wymieniłam narzędzia, to pracuje również w całości. I dobrą rzeczą jest też, żeby mieć świadomość tego, że nasza siła nie wychodzi na przykład ze stawu barkowego, nie wychodzi z naszej dłoni, tylko wychodzi z naszego wnętrza. I tutaj też bardzo ważną rzeczą jest praca nad stabilizacją głęboką moją jako terapeuty, żebym ja prawidłowo potrafiła stabilizować się. Praca mięśnia poprzecznego, praca mięśnia poprzecznego krocza, czyli całej praktycznie całego dna miednicy, bo to jest bardzo istotne. Tego na większości kursów się nie mówi. Pokazuje się faktycznie, realnie, jak się wykonuje dane narzędzie, jak się wykonuje daną technikę, na co należy tutaj zwrócić uwagę, ale zapomina się o podstawie. A podstawą w naszym organizmie do naszej pracy jest stabilizacja głęboka. Jak budujemy dom, zaczynamy budować od fundamentów. Jak postawicie dach bez fundamentów, tylko i wyłącznie na jakichś palach, to jak przyjdzie zima i będą opady śniegu, to niestety to się zawali. I tak samo jest z nami. Jeżeli my budujemy pewne nasze działania, ale nie budujemy ich na stabilizacji głębokiej, to bardzo często po jakimś czasie nasz organizm się odzywa i pokazuje, o tu mnie boli, o tu mnie boli, o jak mnie bolą plecy, o jak mnie boli odcinek lędźwiowy, narobiłam się. Więc bardzo ważną rzeczą jest też to, żeby ta stabilizacja głęboka była takim bardzo istotnym elementem, bo bez tej stabilizacji głębokiej moje ciało zaczyna kierować się w różnego rodzaju kompensacje, które po wielu latach pracy będą przez Was odczuwane. To jest jak gdyby pierwsza rzecz, na którą chciałam Wam dzisiaj zwrócić uwagę. Natomiast drugą rzeczą, o której chciałam jeszcze porozmawiać, bo skupiłam się na moim ciele jako moim narzędziu pracy. Natomiast chciałam też jeszcze powiedzieć parę słów na temat ciała mojego pacjenta, który przychodzi na terapię. I oczywiście jak we wszystkich działaniach mamy część diagnostyczną, gdzie sobie prowadzimy różnego rodzaju testy, dochodzimy do pewnych rzeczy, które są dla nas bardzo istotne w terapii i zaczynamy na nich jak gdyby pracować. I w tej chwili chciałam tylko i wyłącznie skupić się na jednym małym fragmencie, a mianowicie jak w takim razie powinno zachowywać się ciało mojego pacjenta, bo ono też jest w pewnym rodzaju narzędziem. Co prawda nie w moich rękach, nie użytkuję go na co dzień, ale jest moim narzędziem, na którym też ja wykonuję pracę. I to jest bardzo też istotne, że
Masaż tkanek głębokich diametralnie różni się od pracy na masażu klasycznym. W zasadzie nie można porównać tych dwóch masaży. I w moim odczuciu na nazwanie masażu tkanek głębokich, masażem tkanek głębokich, nie do końca jest dobrym odzwierciedleniem, bo większości ludziom masaż kojarzy się jako coś przyjemnego, jako źródło takiego głębokiego relaksu, takich odczuć, gdzie no, coś się robi, ale to jest takie w miarę fajne. I jest, jak to zasada masażu klasycznego mówi, na granicy przyjemności z bólem, ale jest bardziej przyjemnością niż bólem. Natomiast masaż tkanek głębokich to już jest zupełnie inna bajka. To, co już Wam powiedziałam, pojawiają się odczucia bólowe. I one nie są przyjemnością. One mogą być przyjemnością dopiero po jakimś czasie, którejś tam terapii z kolei, kiedy zaczynamy uzyskiwać rozluźnienie mięśniowo-powięziowe, na którym nam zaczyna bardzo zależeć. I tutaj jest też kolejna różnica, że kiedy wykonujecie masaż klasyczny, to układacie pacjenta w charakterystycznych pozycjach, czyli pozycjach, które gwarantują naszemu pacjentowi rozluźnienie. Każdy z Was, jak na przykład masuje gdzieś tam odcinek lędźwiowy czy w ogóle plecy, no to układamy w większości przypadków naszego pacjenta na brzuszku, podkładamy mu wałeczek, podstawy skokowe, aby zmniejszyć napięcie w odcinku lędźwiowym. Jeżeli jest pogłębiona lordoza lędźwiowa, to podkładacie jeszcze zwinięty, zrolowany ręczniczek pod pępuszek, żeby tą lordozę wypłycić, aby ten pacjent był maksymalnie rozluźniony. Natomiast jak to wygląda w MTG? Nic bardziej mylnego. Tutaj jest zupełnie inaczej. Pacjent i jego ciało, i jego narzędzie jest cały czas w intensywnej współpracy z nami terapeutami. Tam przede wszystkim musimy pracować zawsze w taki sposób, aby ciało mojego pacjenta było już wstępnie rozciągnięte. Mięsień jest wstępnie rozciągnięty, nie ma rozluźnienia, nie podkładam wałeczka, nie roluję ręcznika, tylko szukam pozycji, w której będę mogła uzyskać to wstępne rozciągnięcie struktury, na której będę pracowała. Czyli to jest też bardzo istotne, żebyśmy potrafili w sposób świadomy tego naszego pacjenta układać w różnych pozycjach. I na koniec dzisiejszych takich rozważań, bo są to takie rozważania, ja staram się też tego nie rozwijać bardzo głęboko, żeby Was nie zanudzać swoimi opowieściami, bo myślę, że na to też przyjdzie czas. Jest taka książka, publikacja Martiego Moralesa, który bardzo intensywnie jest związany z masażem tkanek głębokich i książka nazywa się Biomechanika pracy właśnie w MTG. Ona nie jest wydana w języku polskim, jest w języku angielskim, więc jeżeli ktoś posługuje się angielskim i potrafi sobie przetłumaczyć, to warto do tej książki sobie gdzieś tam sięgnąć i poczytać. Natomiast Martin Morales poświęcił wiele lat na to, żeby pokazać właśnie tą biomechanikę pracy w MTG, zarówno ciała naszego terapeuty, jak i naszego pacjenta. Często jak się patrzy na kogoś, kto robi właśnie pracę na tkankach głębokich, to zobaczycie, że ten pacjent, czasami mamy wrażenie, że on fruwa, że on się wygina w różne strony świata, ale to też jest nam właśnie potrzebne, bo nam nie chodzi o rozluźnienie w trakcie pracy, tylko o wstępne rozciągnięcie i na tym wstępnie rozciągniętym mięśniu następnie wykonuje różnego rodzaju działania. Czy to też tylko narzędzia sobie pracują, czy wchodzimy już z konkretnymi technikami, którymi w MTG się posługujemy. Moi kochani, podsumowując to, co dzisiaj chciałam powiedzieć, chciałam Wam przekazać, jak bardzo istotną rzeczą jest bycie świadomym, świadomym jako terapeutą i bycie świadomym jako pacjentem. W naszej pracy MTG należy potraktować jako metodę pracy edukacyjną, ponieważ
Pacjent musi wiedzieć, co będzie się działo, jak będzie się działo, jakie ewentualnie mogą pojawić się reakcje tego ciała, żeby pacjent nie był zdziwiony, że na przykład pojawił się ból i dwa dni, ojej, po zabiegu boli, albo nawet jakiś siniec, przestępstwo. Nie, pacjent musi mieć pełną świadomość tego, ma też nauczyć się odczuwać własnego ciała. To znaczy, obserwujemy, poświęcamy większą uwagę, większą czujność na nasze ciało, bo często jest też tak, że przychodzi pacjent i pytamy się pacjenta, i jak samopoczucie? Pacjent przychodzi, k sobie, bez zmian. Tylko kiedy nagle okazuje się, że wykonujecie jakieś testy, które chcecie sprawdzić na kolejnej wizycie, czyli robicie jakieś elementy diagnostyczne, sprawdzacie opór kierunkowy, okazuje się, że jest zdecydowanie lepiej. Natomiast pacjenci bardzo często nie zwracają uwagi na małe postępy i małe sukcesy. Więc też jak gdyby jest to metoda, w której my, terapeuci, zwracamy większą uważność naszą, ale też pacjentów na to, co się z tym ciałem dzieje, jak to ciało reaguje. Zawsze powinno być tak, że po terapii pojawia się odczyn zapalny, który trwa przez dwa dni. I pacjent musi też obserwować, jak to się dzieje, co się dzieje. Są oczywiście też sytuacje, w których mamy pacjentów takich, którzy przychodzą i wcześniej są na lekach, więc też sugerujemy pacjentom odstawienie leków, jeżeli tylko możemy to zrobić, ponieważ też zupełnie inne są odczucia w naszej pracy i odczucia pacjenta. I w końcu nie wiadomo, co pomogło, czy pomógł lek, czy pomogliśmy my. Więc też to jest bardzo istotne i chciałabym, żebyście wy byli tego świadomi. Jeżeli w jakikolwiek sposób to, co do Was mówię i mówiłam na poprzednim webinarze, jest dla Was ciekawe i mielibyście ochotę zgłębić tajniki masażu tkanek głębokich, to ja Was serdecznie zapraszam do Katowic oraz do Krakowa na szkolenia, które prowadzę właśnie pod barwami manualni.com i Fizjoakademii. I te szkolenia będą, jedno będzie w styczniu, to jest 31 styczeń do 3 lutego. I to pierwsze szkolenie będzie chyba w Katowicach, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast drugie szkolenie będzie w Krakowie i ono będzie 25 lutego do 28 lutego. Jeżeli będziecie chcieli na te szkolenia się zapisać albo w ogóle dowiedzieć się czegoś więcej, to na pewno tutaj mój anioł stróż, czyli Ania, która jest moim wsparciem technicznym, bez której bym sobie tutaj nie poradziła i z tego miejsca też Ci, Aniu, bardzo serdecznie dziękuję, że mnie tutaj pilnujesz i nadzorujesz. Na pewno Ania też wrzuci za chwilkę Wam pod, w tam, gdzie jest czat, linki, pod którymi możecie czy zapisać się, czy możecie się dowiedzieć więcej informacji odnośnie szkoleń. Natomiast oprócz tego chciałam się jeszcze dopytać, bo już przeszłam do prawie końcowej części, natomiast chciałam się zapytać, czy do tego, co powiedziałam odnośnie ciała mojego jako narzędzia pracy w MTG oraz ciała mojego pacjenta, czy macie jakieś pytania? Jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo bym prosiła, żebyście te pytania oczywiście mi zadali i żebyście po prostu napisali. A odnośnie szkoleń, tak jak powiedziałam, to są 4 dni bardzo intensywnej pracy. Na razie są to szkolenia w formie stacjonarnej. Jeżeli będziecie mieli ochotę, to możecie dzwonić albo do Fizjoakademii, albo do Akademii Manualni.com, żeby się dopytywać, bądź ewentualnie wysyłać swoje namiary, żeby do Was też oddzwaniali z informacjami nasi koledzy. I szkolenie jest dosyć intensywne, ale myślę, że bardzo, bardzo przydatne w pracy i mam nadzieję, że jeżeli się zdecydujecie, jeżeli Wam się ten temat w jakikolwiek sposób podoba bądź zainteresowaliście się tym tematem,
na pewno będzie Wam bardzo przydatne w Waszej pracy, którą prawdopodobnie gdzieś tam, skoro słuchacie, będzie Wam po prostu przydatne w Waszych działaniach. Dobrze. Widzę, że na razie pytań brak. Jeszcze chwilę poczekam. Może się ktoś odważy. A tak jeszcze, o. Tutaj jeszcze Ania mi też podesłała, że na dole macie właśnie, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, macie formularz, który jest dostępny. W związku z czym, jeżeli tylko będziecie mieli ochotę, to nie ma żadnego problemu, można z tego formularza skorzystać. Dobra, pojawiło się jedno pytanie, bardzo się cieszę, zobaczymy. Jak pracować na przykład przy przykurczonych prostownikach nadgarstka? Jest to miejsce z wzrostem, więc jest to, jest, jak do tego podejść? Czy ślizgamy się po skórze, czy tylko rozciągamy maksymalnie skórę? Moi drodzy, absolutnie my nie ślizgamy się po skórze, tylko to, co my robimy, to wczepiamy się w tkankę. I niestety idziemy tak szybko, jak ta tkanka nam pozwala. Jeżeli pojawiają się wzrosty, nieważne czy to jest przykurcz, tak jak tutaj ktoś zadał pytanie, na prostownikach nadgarstka, my mamy po prostu w tą tkankę, poczekajcie, wczepić się i mamy z tą tkanką nie przesuwać się, czyli nie ślizgam się tak jak w klasyku. Nie, ja muszę wejść i czasami, kiedy my wykonujemy ten ruch, to nagle tkanka mi nie pozwala iść i ja muszę się zatrzymać i muszę poczekać, aż tkanka mi odpuści i dopiero wtedy mogę znów dalej iść. Czyli nie ślizgam się po skórze, tylko wchodzę bardzo głęboko w tą skórę i dopiero z tą tkanką jak gdyby przesuwam się w odpowiednim kierunku, zgodnym z oporem kierunkowym. W trakcie pracy w MTG nie używamy praktycznie żadnych środków poślizgowych. Używamy tylko naszych narzędzi pracy, czyli naszych dłoni, i te dłonie mają się wczepić w tkankę mojego pacjenta. To nie jest tak, jak tutaj mam kota na kolanach i go głaszczę, to ja też mojego pacjenta nie głaszczę. Ja muszę się wczepić w tkankę i z tą tkanką iść do góry, dosyć głęboko i z taką siłą, która mi pozwala wejść w odpowiednią warstwę tej skóry. I tutaj, jeżeli chodzi o pracę na przykurczonych prostownikach, to trzeba przede wszystkim oczywiście pracować. Najpierw wyszukujemy opór kierunkowy, bo on nadaje nam kierunek, czy będę pracowała w kierunku do stawu łokciowego, czy w kierunku do dłoni. I to będzie bardzo istotne, bo tym się kierujemy w masażu tkanek głębokich, a potem będę wykonywała też różnego rodzaju techniki, o których dzisiaj nie mówiłam, które będą nam dawały możliwość rozciągnięcia wzrostu. Między innymi jest taka technika jak stymulacja do rozciągania albo zahacz rozciągnij. Czasami można zrobić też uwalnianie przegród międzymięśniowych i też daje to bardzo fajny efekt, który tutaj możemy wykorzystać. Więc odpowiadając na to pytanie, mamy różnego rodzaju techniki, którymi będziemy pracować, dobieramy odpowiednią pozycję, sprawdzamy opór kierunkowy i nie ślizgamy się po skórze, tylko wczepiamy się w tą skórę, żeby jak najgłębiej w tym miejscu, gdzie ten wzrost jest, po prostu zadziałać. Dobrze. Moi kochani, jeszcze się możecie zastanawiać, jeżeli chcecie jakieś pytanie mi zadać, natomiast zanim się z Wami pożegnam, to skorzystam z tego, że przed świętami już na pewno się nie będziemy widzieć na żadnym webinarze, więc chciałam Wam pożyczyć przede wszystkim spokojnych, zdrowych
świąt. Uważajcie na swoje narzędzia pracy, uważajcie na swoje ciała, dbajcie o nie po to, żebyście mogli cieszyć się nie tylko swoją pracą zawodową, swoim życiem prywatnym i żebyście się mogli cieszyć jak najdłużej swoim zdrowiem. Zdrowych, wesołych i spokojnych świąt i mam nadzieję do zobaczenia na szkoleniu albo w Katowicach, albo w Krakowie. Ja Was serdecznie zapraszam i z moim kocurem z Wami się serdecznie żegnam. Do zobaczenia. Dzięki za dzisiejszy dzień, że zechcieliście mnie posłuchać. Dziękuję też mojej Ani, która tutaj mnie wspierała. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.